Przemówiło? Jak najbardziej. I zamierza zniszczyć Ayako. Autoboty, tam, obwód energetyczny. Mamy nasze wejście. Szybko, ruszamy! Jesteśmy w środku działa. Postaramy się unieruchomić je jak najszybciej. A w jaki dokładnie sposób zamierzamy to zrobić? Musi mieć jakiś słaby punkt. Po prostu leć. To brzmiało jak śmiech. Czy to był śmiech? Silverbolt, nieźle tu obrywamy. Zrób coś z tym działem. Pośpieszcie się. Z każdym strzałem giną kolejne autoboty. Nie powstrzymacie mnie, małe autoboty. Jestem Trypticon. Trypticon to śmierć. Wasza śmierć. Wielki Primusie, to działo to Transformer. Żyję, aby służyć Megatronowi i zniszczyć autoboty. Celuj w ogniwa paliwowe z tyłu niszczyciela! Dopalacze włączone! To
do roboty! Czekają łomoty! Wystrzeliłem rakietę! Wysłałem mu rakietę w prezencie! Broń jest zbyt gorąca! Zniszczenie Ayako ukończono! System obronny Sairany długo przestaną funkcjonować! Policzam kość dla maksymalnych zniszczeń Ayako! Do nas nie wróci! Zgłaszam gotowość do lotu! Jeszcze cię zlikwiduję! Proszę, proszę, Autoboty! Znajdzie cię tu tylko zniszczenie! To wygląda jak komora kwanteksowa. Nie zatrzymujmy się! Uwaga! Nie dajmy się zgnieść! Tryptykonie, mam dokładne współrzędne miejsca, w którym znajduje się Optimus Prime. Namierz go! Tak jest, Lordzie Megatron. Wprowadzam współrzędne celu. Słyszałeś? Jedno bezpośrednie trafienie i będzie po Optimusie! Szybko! Czekaj chwilę. Trypticon to Transformer, tak? No i co z tego? Jeśli go zniszczymy, nie będzie mógł funkcjonować. Powróci do domyślnej postaci. Nawet nie wiemy, jaka ona jest! Może i nie, ale nic nie może być gorsze od tego ciała. Świetny pomysł, Ray. Lordzie Megatronie, Optimus Prime został namierzony. Ładuję broń do maksymalnego poziomu. Oni zlikwidują Prime'a! Ruchy, ruchy, ruchy! Jest! Strzelaj! Zniszczyć wieżyczki! Bezczelne małe słowiaki! Nigdy mnie nie zniszczycie!
się przeobraża! Musimy uciekać! Co on się zmienia? Czy to zęby? Jeszcze z nim nie skończyliśmy! Świetny strzał! Poczujcie, jak piecze mój laser! Ciało orbitalne jest unieruchomione, ale okazuje się, że jest to dziki, mechaniczny potwór nazywany Tryptikonem. Niczym meteor leci on w kierunku powierzchni planety, żądny zemsty na Autobotach. Patrz, tam jest! Mówi Optimus. Zlokalizowaliśmy miejsce katastrofy. Ruszamy w tamtym kierunku. Na wszelki wypadek pozostańcie w gotowości. Przyjąłem. Zmierzamy w twoją stronę, ale dotarcie zajmie nam jeszcze trochę czasu. Myślisz, że ten wielki słon mógł przetrwać upadek z orbity? Tryptikon jest wytrzymały. Jeśli wciąż funkcjonuje, twoja broń nie przebije jego pancerza. Lepiej wziąć na cel jego systemy uzbrojenia. Dzięki za radę, Silverbolt. Będziemy uważać. To jest ogon? Silverbolt, zlokalizowaliśmy Tryptikona. Już przesyłam współrzędne. Myśleliście, że możecie mnie zniszczyć? Mnie! Myśleliście, że możecie zniszczyć Tryptikona? Żałosne! On się z nas naśmiewa! Porzuć wszelkie nadzieje, robaku. Śmierć jest nieuchronna. Słyszałeś, co mówił Silverbolt? Jego pancerz jest zbyt mocny. Myśleliście, że możecie mnie zniszczyć? Mnie! Myśleliście, że możecie zniszczyć Tryptikona? On się z nas naśmiewa!
dzieje, Robaku? Śmierć jest nieuchronna. Słyszałeś, co mówił Silverbolt? Jego pancerz jest zbyt mocny. On nie może być niezwyciężony. Coś nam umyka. Spójrz! Chyba jego działka naramienne przegrzewają się. Jeśli uda się spowodować przeciążenie, to może je zniszczyć. Ironhide ma rację. Musimy tylko wymyślić, jak spowodować przeciążenie. Zwyciężony. Coś nam umyka. Spójrz! Chyba jego działka naramienne przegrzewają się. Jeśli uda się spowodować przeciążenie, to może je zniszczyć. Ironhide ma rację. Musimy tylko wymyślić, jak spowodować przeciążenie. Zwyciężony. Coś nam umyka. Spójrz! Chyba jego działka naramienne przegrzewają się. Jeśli uda się spowodować przeciążenie, to może je zniszczyć. Ironhide ma rację. Musimy tylko wymyślić, jak spowodować przeciążenie. Jest zbyt mocny. On nie może być niezwyciężony. Coś nam umyka. Spójrz! Chyba jego działka naramienne przegrzewają się. Jeśli uda się spowodować przeciążenie, to może je zniszczyć. Ironhide ma rację. Musimy tylko wymyślić, jak spowodować przeciążenie. Tactical Tower!
chyba go rozgniewaliśmy. Przybywa kawaleria. Erlej, zregeneruj Prima oraz pozostałych. Ja i Jetfire będziemy cię osłaniać. Rzucam ładunki regeneracyjne! Wystarczy być w ich pobliżu, gdy wybuchną! Silverbolt! Jetfire! Autoboty! Trypticon będzie atakować! Bądźcie gotowi na wszystko! Nie uciekniesz przede mną! Sam problem. Zbyt wysoka temperatura. Celuj w zwoje rozproszenia ciepła w okolicy jego leber. Postępujemy zgodnie z sugestią Ironhide'a. Celujcie w te ogniwa! Przestawajcie! To działa! Przywracam zasilanie uzbrojenia! Moja broń nie robi na nim wrażenia! Idź
się oczy szeroko otwarte. On musi mieć jakiś słaby punkt. Rdzenie mocy na jego plecach wyglądają na mało odporne. Tak, to coś, w co można strzelać! Autoboty, skoncentrujcie całą siłę ognia.